Witajcie moi kochani. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka prostych ćwiczeń oddechowych z wykorzystaniem balonów. Co będzie nam potrzebne? Ja przyniosłam dla Was dzisiaj kosz na śmieci. Ale może to być wiaderko, może to być garnek, może to być jakaś miska, co macie pod ręką. Będą nam potrzebne balony. Jak widzicie, ja mam już trzy napompowane, mniejszy, większy i średni. I ostatni balon napompuję z Wami. Nabieram powietrza i napompuję balon. Wy zróbcie to razem ze mną. Balon mamy napompowany, zawiązuję balon. Ja jestem już gotowa. Jeśli Ty jesteś gotowy, to zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że biorę balon jakiejkolwiek wielkości i na dłoni zdmuchuję go na podłogę. Popatrzcie. Mogę balon dmuchać do góry, do przodu lub na podłogę. Tak, aby zdmuchnąć balon z dłoni. Popatrzcie. Nabieram powietrza w ustach i dmucham. Popatrzcie. Te same ćwiczenia, moi drodzy, możecie wykonywać z bratem, siostrą, mamą, tatą, babcią, dziadkiem, domownikiem. Ustawiacie się naprzeciwko siebie i przedmuchujecie balony z jednej strony na drugą. Popatrzcie. Osoba po drugiej stronie odmuchuje balon. I jeszcze raz. I balony, druga strona odmuchuje. Kolejne ćwiczenie. Możecie balon wdmuchać do kosza ustawionego przed Wami. Popatrzcie. Starajcie się tak, aby balon był wdmuchany do kosza. Nie jest to wcale takie łatwe, ale postarajcie się to wykonać. Popatrzcie jeszcze raz. Jeśli kosz jest pełny, to wyciągamy balony z kosza i próbujemy jeszcze raz. Dobrze. I kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, że trzymamy balon na podłodze i na czworakach poprzez dmuchanie balona muszę obejść dookoła kosz. Popatrzcie. Jak widzicie, moi drodzy, wcale to nie jest takie łatwe, ale nabieramy dużo powietrza i powoli poprzez wydmuchiwanie prowadzimy balon dookoła. A na koniec, moi drodzy, jak już mamy balony napompowane, to możecie po prostu sobie te balony poodbijać albo samemu do góry, ręką bądź nogą, popatrzcie, tak żeby nam
Balon nie upadł na podłogę. Nogą próbujemy. Prawa, lewa na zmianę, tak, żeby nam balon nie upadł na podłogę. Lub też, moi drodzy, możecie balon przebijać do współpartnera. Jeszcze raz. Tyle balonów, ile macie pod ręką, podajemy do współpartnera na zmianę, albo też możecie, moi drodzy, podawać nogą, czyli podaję nogą do współpartnera i druga osoba mi oddaje. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko i zapraszam na następne nasze spotkanie. Powodzenia, cześć!